Na moją komendę baczność! Spocznij. Komendanci tras przygotują trasy do meldunku. Czuwaj, druhu naczelnik. Harcmistrzku śmierci, doboźny rajdu. Melduje rajd 64. Harcerski Rajd Świętokrzyski na apelu kończącym. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wyjątek z rozkazu komendanta chówca ZHP Starachowice. Rozkaz L1, łamane na 2022, z dnia 31 stycznia 2022 rok. 7. Mianowanie instruktorów. 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki przewodnika. Zamykam próbę na stopień przewodniczki z wynikiem pozytywnym. I dopuszczam... Zamykam próbę na stopień przewodniczki z wynikiem pozytywnym i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhnę Weronikę Cygorę. Zamykam próbę na stopień przewodniczki z wynikiem pozytywnym i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhnę Aleksandrę Hyczewską. 7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 czerwca 2022 rok przyznaję stopień podharcmistrza druhowi przewodnikowi Tomaszowi Paluchowi. 13. Sprawy różne. 13.1. Przyznaję odznakę za zasługi dla harcerskiego rajdu świętokrzyskiego następującym druhom. Harcmistrz Grzegorz Przybylak, przewodnik Tomasz Słomiński, podharcmistrz Izabela Haczyk-Ćwik, druh Kamil Jarnicki, druh Marcin Wiącek, druh Paweł Mak. Całość baczność podpisał podharcmistrz Konrad Ćwik. Spocznij. Czuwaj, drugi duchowie. Niezmiernie miło być gościem u was tutaj na rajdzie, bo tak naprawdę każdy z was, który przeszedł tę trasę, staje się gospodarzem tego miejsca, choć to miejsce jest mi niezmiernie bliskie, ponieważ ja osobiście jestem z Radomia, więc wiele naszych rajdów także przez Bodzentyn przebiegało. I to piękne uczucie, jak zwykle widzieć na rynku Bodzentyna wielu harcerzy. Składam wam gratulacje i wielkie podziękowanie za to, że wzięliście udział w tym rajdzie. Chciałbym gorąco powitać serdecznie na bodzentyńskim rynku w mieście Bodzentyn, które jest jednym z najstarszych miast w regionie. Jesteśmy pełni podziwu dla was za ukończenie tego rajdu i wdzięczni za to, że Bodzentyn zawsze staje się miejscem waszej trasy. Z szacunkiem odnoszę się do dorobku Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz kultywowania tradycji polskiego scoutingu i harcerstwa w kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw. Dziękuję wam również za to, że w dniu dzisiejszym załatwiliście taką pogodę, aby wam zawsze dopisywała w takich trudnych zadaniach, jakie żeście wykonali w ciągu tego rajdu. Dziękuję wam wszystkim za uczestnictwo w tym rajdzie. Chciałbym, żebyśmy upamiętnili tych, którzy odeszli na wieczną wartę i w tym roku nie mogli spotkać się z nami na 64. Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim. Całość baczność! Jak co roku chcemy wyróżnić najmłodszego i najstarszego uczestnika, który aktywnie uczestniczył w rajdzie na jednej z tras. W tym roku najmłodszym uczestnikiem był Michał Jóźwicki. Najstarszym uczestnikiem był Antoni Suchojak. Wyczytanych zapraszamy na środek, a o wręczenie nagród poproszę pana posła Adama Cyrańskiego. Pierwszy patrol, który jako pierwszy dopełnił wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem. W tym roku jest to patrol 777, kiedyś to było. Trasa pierwsza, o nagrodę Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Poproszę o werble. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 105, szczep harcerski Nomada. O wręczenie nagrody poproszę harcmistrza Bartosza Bednarczyka. Trasa druga, o nagrodę starosty Starachowickiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol
213, 05 wielopoziomowa drużyna harcerska Płomienie z Łostrowca Świętokrzyskiego. Trasa trzecia o nagrodę przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 310 Złote Smoki z Gliwic. O wręczenie nagrody poprosimy pana Ryszarda Gliwińskiego wraz z panią Agnieszką Adamczyk. Trasa czwarta o nagrodę marszałka województwa świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol łączony 406 i 407, pierwsza specjalnościowa drużyna harcerska Grom imienia cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. O wręczenie nagrody poprosimy pana Henryka Milcarza. Klasycznie na trasie czwartej jest jeszcze specjalna nagroda Kubusiowa, którą w tym roku zdobywa, poproszę o werble. Patrol łączony 408 i 409, 09 starsza harcerska drużyna Leśni. O wręczenie nagrody poprosimy podharcmistrz Karolinę Bilską. Trasa piąta o nagrodę wojewody świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 502, 8 STDH Burza imienia Tadeusza Zośki Zawadzkiego. O wręczenie nagrody poprosimy pana posła Adama Cyrańskiego oraz nadkomisarza Dariusza Kurosia. Trasa siódma o nagrodę prezydenta miasta Starachowice. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 702 Arkana. O wręczenie nagrody poprosimy panią Elżbietę Gralec. Dodatkowa nagroda na trasie siódmej o puchar jędrusiowy zdobywa patrol 701, kiedyś to było. O wręczenie nagrody poprosimy harcmistrza Wojciecha Pawlikowskiego. W tym roku jednym z zadań przedrajdowych było przygotowanie projektu wynalazku, który ułatwi życie każdemu uczestnikowi harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Najbardziej inspirujące i przełomowe okazały się pomysły patroli 202, 101, 304, 406, 108. Przedstawicieli patroli zapraszam do odbioru pamiątkowych pucharów. Kolejne zadanie dotyczyło stworzenia źródła światła, które miało towarzyszyć uczestnikom poprzez całą trasę rajdową. Najbardziej udane i oryginalne konstrukcje należały do patroli 222, 212, 411, 408, 601. Przedstawicieli zapraszamy do odbioru pamiątkowych pucharów. Konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najlepszy okazał się patrol 32 KDW Lamus imienia Tomasza Ferdynanda. Zapraszam po odbiór nagrody i o wręczenie poprosimy pana Ryszarda Gliwińskiego. W organizacji tego rajdu wspomogło nas wiele organizacji i instytucji. Wasze działania przyczyniły się do tego, że nasze wydarzenie było jeszcze lepsze i niezapomniane. Po odbiór symbolicznych podziękowań zapraszamy. Rozszyfruję to. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a ja chciałbym wam przekazać życzenia od pani minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Gratulacje i dbajcie o środowisko. Chcemy podziękować tym, którzy wzięli na siebie olbrzymi trud organizacyjny i poprowadzili trasy harcerskiego rajdu świętokrzyskiego, dając wam wszystkim okazję do niezapomnianej wędrówki i przeżycia niesamowitych przygód. Zapraszamy na środek wszystkich komendantów tras. Rajd, baczność! Komendanci tras odprowadzą trasy na 65. Harcerski Rajd Świętokrzyski. Spocznij.